Akademickie Radio Campus 97.1 FM. Lulu i Łaziuk Dolce Vita Fit Niebo to przed chwilą na antenie Radia Campus. My łączymy się teraz z dr Joanną Budnicką-Kosior i Jakubem Gąsiorem z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o wydarzeniu, które nadchodzi wielkimi krokami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a konkretnie na Wydziale Leśnym tej szkoły. GIS Day i konkretnie GIS w gospodarce przestrzennej. To hasło tegorocznej edycji konferencji, która odbędzie się w stolicy. Czego mamy się spodziewać po tym wydarzeniu? GIS Day jest ogólnie międzynarodowym świętem miłośników i użytkowników systemów informacji geograficznej. Każdego roku GIS Day ma swoje święto w trzecią środę listopada. Jednak przez cały miesiąc na całym świecie, jak i w całej Polsce obchodzone są różnego rodzaju wydarzenia mające na celu promocję technologii GIS. Ogólnie technologia GIS to technologia służąca do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania czy wizualizacji danych geoprzestrzennych. W tym roku na naszym wydziale, Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbędzie się GIS Day w stolicy. Jest to GIS Day, który współtworzą największe uczelnie warszawskie. W tym roku GIS Day będzie wydarzeniem prowadzonym pod hasłem GIS w gospodarce przestrzennej, na którym postaramy się poruszyć trzy główne zagadnienia, a mianowicie cyfryzacja w planowaniu przestrzennym, GIS w kreowaniu przestrzeni rekreacyjnej oraz ochrona przyrody i środowiska z zastosowaniem narzędzi GIS. A czym w ogóle jest GIS, czyli System Informacji Geograficznej? Tak jak już wspomniałem, są to systemy informacyjne różnego rodzaju, służące właśnie czy to do gromadzenia, do wprowadzania, przetwarzania, czy wizualizacji różnego rodzaju danych geograficznych, czyli danych, które mają jakieś odniesienie geograficzne w układzie współrzędnych. I co jest w tym GIS, w tym systemie tak fascynującego, że rozumiem, że państwo jako także osoby zaangażowane w organizację tego wydarzenia w Warszawie jesteście właśnie miłośnikami GIS, co łączy także te osoby na całym świecie? No, myślę, że wszystkie te osoby to łączy miłość właśnie do tej technologii, czyli miłość do technologii, która pozwala nam w łatwy i szybki sposób analizować, aktualizować i przetwarzać dane geoprzestrzenne, czyli dane, których de facto my wszyscy korzystamy, bo tak naprawdę każdy z nas korzysta chociażby z najzwyklejszych map, które też są w pewnym sensie technologią GIS-ową, z różnych rodzajów informacji geograficznych, wyszukujemy różne informacje. Więc myślę, że no, to nas w sumie łączy. Tak, są to systemy, które zazwyczaj są ogólnodostępne, także każdy może z tych systemów korzystać. Tegoroczna konferencja GIS Day w stolicy została poświęcona gospodarce przestrzennej, gdyż po pierwsze na Wydziale Leśnym prowadzony jest kierunek gospodarki przestrzennej, czyli skupiamy studentów, którzy chcą kształtować przestrzeń, ale również dlatego, że wśród miłośników systemów informacji przestrzennej są osoby, którzy odpowiadają za kształtowanie przestrzeni, za racjonalne gospodarowanie przestrzenią, czyli za taki proces przemian, który kształtuje przestrzeń w taki stan pożądany dla społeczeństwa, chroni poszczególne wartości tejże przestrzeni. Dlatego też zgłosiło się do nas bardzo dużo prelegentów. Będziecie mogli państwo podczas konferencji usłyszeć ciekawe wystąpienia, które związane są z tematami, które przedstawił nam Jakub. Natomiast poza referatami również państwo będziecie mogli uczestniczyć w bardzo ciekawych warsztatach, które są organizowane głównie przez firmy, które zajmują się systemami informacji przestrzennej, a także uczestniczyć w konkursach z bardzo cennymi nagrodami, które zostały ufundowane również przez naszych sponsorów. Jednym z tych trzech zagadnień głównych, o których już powiedzieliśmy, jest cyfryzacja w planowaniu przestrzennym. To jedno z takich nowych i najbardziej aktualnych wyzwań, które stoi przed osobami zajmującymi się tym systemem, aby to coraz bardziej cyfryzować, no tak jak cały świat.
Tak, dokładnie. Cyfryzacja w planowaniu przestrzennym odgrywa coraz większą rolę. We wrześniu tego roku weszły zmiany do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które dodatkowo narzuciły konieczność sporządzania dokumentów planistycznych właśnie w formie cyfrowej. Dlatego też zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w konferencji, gdyż pierwszy panel, tak jak pan wspomniał, będzie poświęcony cyfryzacji w planowaniu przestrzennym i tą tematykę przedstawi nam pani dyrektor z Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Także będzie czas na dyskusję, będzie czas na zadawanie pytań, także tym bardziej zapraszamy. Chociaż niemniej jednak pozostałe dwa panele też będą bardzo ciekawe, bo tak jak wspomniałam, mamy bardzo wybitnych prelegentów i bardzo ciekawe tematy mamy do zaoferowania Państwu. Rozmawiamy o konferencji GIZ Day w stolicy, o tym, co jeszcze na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będzie się działo 23 listopada. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami. To SB Mafia i Kacperczyk, kawałek ma tytuł Zimne Morze. My wracamy do rozmowy z dr Joanną Budnicką-Kosior i Jakubem Gąsiorem z SGGW. Rozmawiamy o GIZ Day, czyli Międzynarodowym Święcie Miłośników i Użytkowników Systemów Informacji Geograficznej, który 23 listopada odbędzie się w Warszawie właśnie na Wydziale Leśnym SGGW. Porozmawialiśmy już o bardziej szczegółowo o jednym z trzech głównych zagadnień, o których będzie mowa podczas konferencji, ale jeszcze zostały nam do omówienia dwa pozostałe. Na przykład GIS w kreowaniu przestrzeni rekreacyjnej. O co chodzi w tym zagadnieniu? Jest to panel, który, tak jak pan wspomniał, dotyczy kreowania przestrzeni rekreacyjnych. Dodaliśmy jeszcze, rozwinęliśmy troszeczkę ten temat i innych, ponieważ nadsyłane referaty nie dotyczyły stricte też ścieżki, tylko przestrzeni rekreacyjnych, ale wśród wystąpień mamy ciekawe również przykłady zagospodarowania przestrzeni, chociażby przestrzeni na Marsie. Również temat dotyczący koncepcji systemu informacji geograficznej do wspomagania przemieszczeń najemców w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi gminy, czy wykorzystanie modeli decyzyjnych w gospodarowaniu rezerwami terenowymi w mieście, a także rowerowy GIS, wykorzystanie narzędzi GIS w projektowaniu ścieżki rowerowej. Także mówimy tu nie tylko o przestrzeni rekreacyjnej, ale również i innych przestrzeni. To jest już tak, że miłośnicy tych systemów, ziemia jest dla nich za mała, zaczęli kombinować też, co można zrobić z pozostałymi planetami i zaczynają planować Marsa. Wychodzi na to, że tak, w końcu GIS to technologia przyszłości, więc nie ma z tym żadnego problemu. Mhm. Jeszcze będziecie rozmawiać też o ochronie przyrody i środowiska z zastosowaniem właśnie narzędzi GIS. Dokładnie. Ta tematyka też jest jakby jak najbardziej aktualna w dzisiejszych czasach i również w temacie czy to ochrony środowiska, czy ochronie ogólnej przyrody, technologie GIS są wykorzystywane na co dzień przez różne instytucje czy firmy zajmujące się właśnie tą tematyką. W tym panelu również będą bardzo ciekawe tematy, w tym temat dotyczący wykorzystania narzędzi GIS do wyboru lokalizacji inwestycji, które oczywiście wpływają na środowisko, GIS w zielonej przestrzeni, czy na przykład jak być bardziej świadomym turystą GIS w parkach narodowych. No to może możemy chociaż trochę rąbka tajemnicy tutaj uchylić, jak można być właśnie takim bardziej świadomym turystą dzięki GIS w parkach narodowych? Przede wszystkim wynika to z takiej świadomości tego, że istnieją takie systemy, które są ogólnodostępne, które zawierają bardzo dużą, szeroką bazę danych, które oczywiście nie tylko służą turystom w celu przemieszczania się, odwiedzenia ciekawych miejsc, ale także na pewno zachowaniu poszczególnych elementów przestrzeni. Mam tu na myśli przede wszystkim te wartości przyrodnicze i środowiskowe. Głównym organizatorem tegorocznego
wydarzenia GIS Day w stolicy jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW. Co oprócz tego wydarzenia robi koło? Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej jest to koło, które skupia przede wszystkim miłośników gospodarki przestrzennej, studentów, którzy poza studiowaniem również chcieliby rozwinąć swoją wiedzę, swoje umiejętności w zakresie gospodarki przestrzennej. Koło naukowe stara się mniej więcej każdego roku realizować określone projekty, uczestniczy w obozach naukowych, czy też organizuje konferencje. Możemy się pochwalić kilkoma takimi projektami wspólnie z pracownikami architektury krajobrazu. Studenci przystąpili do pierwszego etapu inwentaryzacji Łopienki w Bieszczadach, czy też w poprzednich latach tworzyli koncepcję zagospodarowania Góry Myran w Otwocku, czy też tworzyli szlak świętego Stanisława Kostki na ziemi przasnyskiej. Także jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z gminami, na kształtowanie przestrzeni. Jeszcze już troszkę do końca zmierzając, czy to jest wydarzenie, na które jesteśmy wszyscy zaproszeni, czy tutaj trzeba mieć jakąś wejściówkę i gdzie konkretnie się to będzie odbywało, w jakich godzinach? Macie już takie konkretne wytyczne, konkretny program? Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych uczestników na godzinę 8:30. Rozpoczynamy rejestrację poprzez wpisanie się na listę obecności, natomiast warto być punktualnie, ponieważ też będzie otwarta lista warsztatów, które będą organizowane podczas konferencji, a także po konferencji GIS Day. Natomiast w jaki sposób można się zapisać na konferencję? Przede wszystkim poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Leśnego SGGW. Natomiast wszelkie informacje poza stroną internetową również znajdują się na Facebooku GIS Day w stolicy, także zapraszamy do śledzenia informacji, które są na bieżąco uzupełniane. Niemniej jednak chciałabym jeszcze dodać, że Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW jest głównym organizatorem, natomiast współorganizatorami są również inne koła naukowe. Koło naukowe, tak jak wspomniał Jakub, które działają na uczelniach warszawskich. Przede wszystkim Koło Naukowe Leśników, Sekcja Geomatyki SGGW, Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, Koło Naukowe Liderzy Bezpieczeństwa Akademii Pożarniczej, Koło Naukowe Studentów Geopixel Wojskowej Akademii Technicznej, Koło Naukowe Studentów Rozpoznania Obrazowe Wojskowej Akademii Technicznej, Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Geoida Politechniki Warszawskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych Szkoły Głównej Handlowej. Także dziękujemy za tą współorganizację tegorocznej konferencji. No to cała konferencja odbędzie się na Wydziale Leśnym SGGW, ale całe wydarzenie jest oczywiście współorganizowane przez wiele podmiotów z wielu warszawskich uczelni, dlatego można śmiało nazwać to właśnie tak, jak konferencja ma tytuł, czyli GIS Day w stolicy. Niech całe miasto tym wydarzeniem żyje. Dzięki wielkie za opowiedzenie o nim. Była z nami dr Joanna Budnicka-Kosior oraz Jakub Gąsior z SGGW. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i chcielibyśmy na końcu podziękować Radiu Campus za objęcie naszego wydarzenia patronem medialnym. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo też za tą rozmowę. 12:55 to też koniec dzisiejszej audycji Campus Główny. Dzięki wielkie za wspólnie spędzone 2 godziny. Mówił do Was Kuba Łasicki. Audycję realizowała Ola Dziewierska. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.